Dzień dobry. Dzisiejszy materiał miał być poświęcony sposobowi, w jaki Thomas Hobbes proponował rozwiązać trafnie zdiagnozowany przez siebie strukturalny problem współpracy społecznej. Tematem tym w istocie się zajmę, ale dopiero po tym i następnym odcinku. Dzisiaj natomiast zarysuję ciekawą teorię emocji, rozwiniętą m.in. przez znanego ekonomistę z Uniwersytetu Cornella, Roberta Franka. Jak się okaże, teoria ta stanowi interesujący kontekst także dla problemów ważnych z perspektywy filozofii politycznej Hobbesa. Rozważmy mało podniosły przykład, to znaczy problem szeroko rozumianej zdrady małżeńskiej. Od razu doprecyzuję, że po pierwsze chodzi o zdradę fizyczną w stałym, niekoniecznie sformalizowanym związku dwojga ludzi. Po drugie ograniczę się do związku kobiety i mężczyzny. Po trzecie w rozważaniach pominę prawne konsekwencje rozpadu związku w rodzaju możliwości zaistnienia obowiązku alimentacyjnego i tym podobne. Te konsekwencje to wynalazek, który z racji swojej nowości i lokalności nie miał znaczenia dla procesu ewolucji biologicznej naszego gatunku. Po czwarte, problem ten będę rozpatrywał na płaszczyźnie czysto opisowej, nieoceniającej oraz ewolucyjnej. W szczególności będę mówił o zyskach, stratach i interesach w sensie biologicznym. Tak więc z biologicznego punktu widzenia ograniczenie do minimum ryzyka, że zostanie się zdradzonym, jest rzeczą niezwykle ważną. Bez wdawania się w dokładniejsze analizy wystarczy wspomnieć, że z perspektywy ewolucyjnej kosztem bycia zdradzonym jest dla mężczyzny ryzyko inwestowania w nie swoje potomstwo, natomiast kosztem kobiety jest ryzyko niedoinwestowania jej potomstwa i obniżenia jego szans życiowych, zwłaszcza jeśli skutkiem zdrady będzie odejście mężczyzny do innej kobiety. Z drugiej strony nie da się ukryć, że zdrada czasem się opłaca, zwłaszcza jeśli uda się ją zachować w tajemnicy. Kobiecie daje szansę na zapewnienie potomstwu lepszych genów, mężczyźnie zaś pozwala na posiadanie większej liczby potomstwa. Należy zatem oczekiwać, a doświadczenie, przewidywanie to potwierdza z nawiązką, że pokusa zdrady nie jest elementem księżycowej psychologii. Jak zatem zminimalizować prawdopodobieństwo bycia zdradzonym? Jednym ze sposobów jest preferowanie partnerów, których sfera emocjonalna utrudnia zdradzanie. To przede wszystkim jednostki, które kochają nas miłością romantyczną, a poza tym są empatyczne, wrażliwe na krzywdę innych, skłonne do poczucia winy, gdy uczynią coś niewłaściwego itd. Tego rodzaju emocje motywują do dochowania wierności. Na przykład uczucie miłości bezpośrednio, a poczucie winy pośrednio. To znaczy przez podniesienie kosztów emocjonalnych zdrady dla zdradzającego. Myśląc o zdradzie, osoba skłonna do poczucia winy będzie czuć się źle i jednocześnie będzie przewidywać, że jeśli do zdrady dojdzie, nie wspominając już o tym, gdy wyjdzie ona na jaw, to będzie czuć się jeszcze gorzej. W tym świetle wymienione emocje i dyspozycje jawią się jako środki pozwalające na przezwyciężenie tak zwanego problemu zobowiązania, commitment problem. Jest to problem skutecznego zobowiązania się do działań, które w określonych okolicznościach mogą okazać się dla nas niekorzystne lub mniej korzystne niż dostępne alternatywy. Jak pamiętamy, paradoks przedstawionego w poprzednim odcinku dylematu więźnia polegał na tym, że racjonalnie działający gracze kończyli z wynikiem gorszym od możliwego do uzyskania przy lojalnej współpracy. To znaczy możliwego do uzyskania w okolicznościach, w których obydwaj przestępcy z anegdoty o więźniach zachowaliby milczenie. Jednak zdecydowanie się na milczenie byłoby nieracjonalne, właśnie z uwagi na brak gwarancji wzajemności. Innymi słowy, byłoby nieracjonalne właśnie ze względu na fakt, że warunki prostej gry w dylemat więźnia nie dostarczają żadnych narzędzi rozwiązujących problem zobowiązania. Spróbujmy teraz
uzupełnić pod tym względem dylemat więźnia. Wyobraźmy sobie, że każdy z więźniów ma w swojej celi przycisk o następującym działaniu. Wciśnięcie tego przycisku sprawia, że więzień będzie milczał, jeśli tylko analogiczny przycisk zostanie wciśnięty przez wspólnika w zbrodni. Tak więc, jeśli obydwa przyciski zostaną naciśnięte, to więźniowie tracą nad sobą kontrolę w tym sensie, że niezależnie od tego, co by myśleli, chcieli i próbowali uczynić, i tak będą milczeć i nie wydadzą wspólnika. Z kolei jednostronne naciśnięcie przycisku nie wywołuje żadnych skutków, tak więc więzień, który by to uczynił w sytuacji, w której jego towarzysz nie zdecydowałby się na użycie swojego przycisku, nadal mógłby swobodnie decydować o tym, czy zachować milczenie, czy jednak złożyć zeznania przeciwko wspólnikowi. Myślę, że jest jasne, że jeśli tylko takie przyciski byłyby dostępne, a więźniowie posiadaliby na ich temat wszystkie istotne informacje, to każdy z więźniów powinien swój przycisk nacisnąć. Zrobienie tego byłoby jedynym racjonalnym sposobem postępowania. Rezygnacja z naciśnięcia przycisku przywracałaby prosty dylemat więźnia, w którym jedynie racjonalna jest zdrada skutkująca marnym wynikiem. Z kolei jednostronne naciśnięcie przycisku jest całkowicie bezpieczne. Nie naraża wciskającego na wykorzystanie, gdyż nadal może on złożyć zeznania przeciwko wspólnikowi. Jeśli natomiast obydwaj gracze przycisków użyją, wówczas uzyskają zabezpieczenie przed zdradą i odniosą korzyści ze wzajemnej lojalności. Zwięźle to ujmując, naciskając przycisk, gracz daje sobie szansę na bardzo dobry wynik, niczego zarazem nie ryzykując. Ściślej, niczego nie ryzykuje przy założeniu, że partner jest również racjonalny i co za tym idzie, nie zachowałby milczenia bez gwarancji wzajemności. W myśl omawianej dziś teorii, wymienione uczucia miłości romantycznej, przyjaźni, empatii, poczucia winy i tym podobne są właśnie takimi ewolucyjnymi przyciskami służącymi rozwiązaniu problemu zobowiązania. Istotnym czynnikiem w ewolucji tych uczuć był fakt, że nasi przodkowie preferowali wchodzenie w korzystne relacje współpracy z partnerami, którzy jakieś zaczątki tych uczuć lub dyspozycji do takich uczuć ujawniali. Wybieranie na partnerów kooperacyjnych, a z odpowiednio ogólnej perspektywy życie w stałym związku jest również pewną formą współpracy, której funkcją ewolucyjną jest reprodukcja. Tak więc wybieranie na partnerów kooperacyjnych tego typu jednostek było opłacalne, gdyż owe uczucia i dyspozycje do uczuć dawały pewną gwarancję lojalności. Dawały ją poprzez motywowanie partnerów do lojalności i zwiększanie kosztów emocjonalnych dopuszczenia się przez nich zdrady. Jednocześnie realizacja tych preferencji, a więc to, czy nasi przodkowie mogli rzeczywiście wejść w relację współpracy z pożądanym typem partnerów, zależała nie tylko od tego, czy byli w stanie rozpoznać takie uczucia u innych, ale także od tego, czy sami byli postrzegani jako jednostki posiadające poszukiwany profil emocjonalny. W ten sposób preferencje naszych przodków mogły stanowić presję selekcyjną kształtującą na drodze doboru naturalnego wspomniane emocje. Ich posiadanie i kierowanie się nimi służy naszym interesom pod tym względem, że czyni nas atrakcyjnymi partnerami w szeroko rozumianych, korzystnych przedsięwzięciach kooperacyjnych. Pod jakim względem natomiast emocje te są irracjonalne? Pod tym, że pozostając w dużym stopniu poza naszą kontrolą, stanowią one dla nas przeszkodę na drodze szeroko rozumianego wykorzystywania partnerów w okolicznościach, w których byłoby to dla nas summa summarum korzystne. Nie chodzi tu jedynie o sytuacje, w których ryzyko wyjścia na jaw naszej zdrady jest odpowiednio niskie, lecz także o cały szereg sytuacji, w których z uwagi na polepszenie się naszego położenia lub trwałe pogorszenie się położenia partnera, na przykład na skutek jego ciężkiej choroby, w naszym interesie byłby brak wzajemności i pomocy lub wręcz zerwanie dotychczasowej relacji i nawiązanie nowej z kimś innym.
Podkreślmy, że fakt, iż te emocje są w dużym stopniu poza naszą kontrolą, nie jest okolicznością przypadkową z perspektywy ich funkcji ewolucyjnej. Właśnie dlatego, że pozostają poza naszą kontrolą, są narzędziami pozwalającymi na przezwyciężenie problemu zobowiązania. To ta ich cecha sprawia, że mogą one dawać drugiej stronie jakąś gwarancję naszej lojalności, a stąd mogą pozwolić jej nam zaufać. W poprzednim materiale zaznaczyłem, że hobsowski panegoizm jest zbyt pesymistycznym obrazem natury ludzkiej. Dzisiaj zarysowana koncepcja może natomiast sprawiać dokładnie przeciwne wrażenie. Może jawić się jako zbyt optymistyczna. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle, można byłoby zapytać. Problem ten omówię już jednak w następnym odcinku.